Chcesz wreszcie zacząć realizować marzenia swojej organizacji pozarządowej? To świetnie, bo słuchasz podcastu Granty to nie wszystko, realizowanego przez Miedziowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości, Karolinę Duchińską i Joannę Szyniec-Mazur. Odcinek drugi. W dzisiejszym odcinku. Posłuchaj historii mrożących krew w żyłach, które dotknęły niejedną organizację pozarządową. Poznaj najpopularniejsze sposoby finansowania działań organizacji pozarządowych w Polsce. Poznaj skuteczne sposoby na realizację misji, których powodzenie zależy tylko od ciebie. Okej. To zaczynamy od historii? Ja myślę, że obiecałyśmy mrożącą krew w żyłach historię, więc niech się krew leje. Dlaczego historia jest mrożąca? Krew w żyłach. Jest mrożąca, ponieważ jest bardzo częstym zderzeniem organizacji, która świetnie sobie radzi, realizując projekt. Tak, i żeby nie było, to jest historia, która jest stworzona z kilkunastu historii, które usłyszałyśmy od różnych fundacji i stowarzyszeń. Chodzi o to, że jesteś organizacją, która wygrywa projekt roczny, dwuletni, trzyletni, dostajecie całkiem sporą liczbę pieniędzy, zatrudniacie specjalistów, realizujecie zadania, wszyscy są zadowoleni i beneficjenci, i gmina, i wy jesteście zadowoleni, i ludzie, którzy z wami współpracują, też są zadowoleni. Już widzicie świetlaną przyszłość waszej organizacji. Macie takie w sobie poczucie, że w końcu jesteście w tym miejscu takim zawodowym, w którym zawsze chcieliście być, że macie stabilne zatrudnienie, że to, co robicie, daje wam bardzo dużo satysfakcji, że te wasze działania, które realizujecie, są bardzo dobrze odbierane zarówno przez beneficjentów, jak i przez opinię społeczną, przez lokalne media, być może nawet i lokalny samorząd bardzo was chwali i dziękuję wam za to, że taki projekt zrealizowaliście. No i jesteście prawie pewni, że będziecie mogli kontynuować te działania, bo piszecie kolejny wniosek, nawet do tego samego konkursu i okazuje się, że ten wniosek, słuchajcie, nie dostaje finansowania. Ale to nic, bo przecież samorząd was chwalił, więc na pewno was wesprze. No i znowu, tutaj już jakby kolejna żyła zamarza, bo samorząd ma ograniczone fundusze i was nie wspiera. A na dodatek ma bardzo dużo innych organizacji pozarządowych, których chce wesprzeć i nagle okazuje się, że są chętni do realizowania projektu, są beneficjenci, którzy bardzo mocno chcą korzystać z tego, co robicie, natomiast kasy brak. No i my tak trochę tutaj sobie śmieszkujemy, ale słuchajcie, to są dramatyczne sytuacje, bo macie zespół ludzi, bo sami jesteście zatrudnieni w tym projekcie, bo może po prostu nie chcecie nigdzie indziej pracować, bo bycie i działanie w organizacji pozarządowej to jest to, co wam sprawia radość w życiu, czujecie się na swoim miejscu, jest wam po prostu dobrze i czujecie, że robicie to, co umiecie najlepiej, ale nagle okazuje się, że życie nie wasze i też ludzi, którzy z wami współpracowali, musi się odwrócić, wiecie, do góry nogami, bo nie ma kasy. Z doświadczenia i z waszych historii wiemy, że często to się kończy tak, że z waszej organizacji odchodzą bardzo wartościowi ludzie. Specjaliści, bo specjalista ma swoją cenę i pewnie może jakieś tam sporadyczne godziny robić dla was w ramach wolontariatu, ale nie oszukujmy się, specjalista najczęściej ma rodzinę, ma wydatki, ma jakieś zobowiązania finansowe i potrzebuje zarabiać. No i jak można tego uniknąć, słuchajcie, bo bazując tylko i wyłącznie na finansowaniu z projektów, nie da się takiej sytuacji uniknąć. Trzeba trochę pokombinować i już w momencie, kiedy dostajecie taką dużą dotację i macie taką dużą szansę na rozwój swojej organizacji, trzeba myśleć, co będzie dalej i jak zdywersyfikować źródła przychodu waszej organizacji. No właśnie, chyba to, co najważniejszego chcemy wam powiedzieć, to nawet, że jeżeli jesteście na początku albo w środku realizacji jakiegoś super projektu z dobrym finansowaniem, to myślcie o tym, co będzie za ten rok, dwa czy trzy, bo słuchajcie, dobrze wiemy, że czas leci szybko. Oczywiście do takiego myślenia bardzo przydaje się strategia. Przy czym problem z strategią jest taki, że to jest bardzo dużo słowo, które nadużywamy, ale tak naprawdę my będziemy was zachęcać do tego, żebyście strategicznie myśleli w ogóle o swoich organizacjach i różnych jej aspektach. I właśnie takie świadome planowanie finansowania swoich organizacji to też jest taki kawałek strategicznego myślenia. My z wami
dzisiaj chcemy przejść kilka takich sposobów, w których wasza organizacja może zarabiać, pozyskiwać przychody. I dobrą praktyką, o której mówią specjaliści od organizacji pozarządowych, jest to, żeby wasza organizacja miała takie finansowanie tak stabilne jak krzesło. A krzesło ma cztery nogi, więc sytuacją totalnie idealną jest, jeżeli jesteście w stanie mieć cztery źródła przychodów organizacji, chociaż trzy źródła to już jest bardzo, bardzo dobrze. No to wiecie, takim podstawowym źródłem finansowania, na które wszyscy liczymy jako organizacje pozarządowe, to są granty. I dotacje. I dotacje, tak. Niezależnie od tego, czy mówimy o grantach lokalnych, z samorządu, czy mówimy o jakichś programach marszałkowskich, regionalnych, krajowych, międzynarodowych. Im większy program, tym większe granty. Daje nam to bardzo dużo plusów, jeżeli uda nam się pozyskać taką dotację, bo przede wszystkim możemy sobie w spokoju działać, możemy spokojnie zatrudniać fachowców, zazwyczaj ci fachowcy są dobrze wycenieni. Nie ponosimy tutaj żadnego ryzyka związanego, znaczy ponosimy, ale ono jest dużo mniejsze niż takie ryzyko biznesowe. I możemy realizować to, co nas nakręca, czyli możemy realizować swoją misję, nie zastanawiając się nad tym, czy nas na to stać. Przy okazji często też możecie doposażyć swoje organizacje, możecie zbudować sobie grupę odbiorców, która będzie was śledziła i będzie waszymi interesariuszami lub będzie podawała dalej to, co robicie, czyli taką świadomość społeczną waszego istnienia. I jest to też świetna okazja do tego, żeby zbadać potrzeby waszej organizacji. Ale też jest dużo minusów. Ale też jest dużo minusów. I słuchajcie, takim pierwszym minusem, jaki przyszedł nam do głowy, to jest właśnie uśpienie waszej czujności. To jest to, od czego zaczęłyśmy, że mamy finansowanie, wszystko się kręci, ludzie, specjaliści wokół nas są, beneficjenci są zadowoleni i nie myślimy o tym, że to jest dobry czas na to, żeby zacząć to strategiczne myślenie i strategiczne działanie, które ma nas zabezpieczyć przed spadnięciem z naprawdę wysokiego konia przy końcu projektu. Więc tutaj co jest minusem, to, że nie tworzymy strategii, że skupiamy się na bieżących działaniach związanych z projektem, a nie planujemy kolejnych działań, które pozwolą naszej organizacji funkcjonować na tym poziomie, do którym przyzwyczailiśmy siebie i naszych odbiorców. No i jeszcze media i władze samorządowe i tak dalej, i tak dalej. Tak. Słuchajcie, minusem grantów też jest to, że bardzo często granty wymuszają na nas, albo regulamin grantów wymusza na nas trochę dopasowanie naszych działań do celów organizacji, które granty daje, więc też nie zawsze możemy realizować naszą misję w 100% albo w taki sposób w 100% zgodny z nami. No i teraz pytanie do was. Ile razy, przyznajcie się sami przed sobą, ile razy zdarzyło wam się napisać wniosek, który naciągaliście pod po prostu kryteria? Czuliście, sami w sobie czuliście, że to nie do końca jest zgodne z wami, z waszymi wartościami, z waszą misją, z tym, co chcecie robić, no ale była kasa, więc uważaliście, że to było warto wziąć udział w konkursie. Ja wiem, że takich sytuacji jest bardzo dużo, myśmy też to robiły. W którymś momencie powiedziałyśmy sobie stop? Powiedziałyśmy stop, dlatego też, że jak powiedziałam w pierwszym odcinku, my bardzo lubimy liczyć. I też sobie przeliczyłyśmy, ile godzin spędzamy na pisaniu wniosków, na przygotowywaniu się do nich, na robieniu jakichś badań, analiz, tak, żeby ten wniosek, wiecie, był merytoryczny, żeby faktycznie problem był określony, żeby były znalezione działania i rozwiązania dla grupy odbiorców. I jak myśmy sobie zsumowały tą liczbę godzin poświęconą na przygotowanie, napisanie projektu, które, jak wiecie, przy dużych projektach to są naprawdę godziny liczone w dobach już, to stwierdziłyśmy, że nam się bardziej opłaca realizować misję poprzez działalność odpłatną. Tak jest. Takie pisanie wniosków często jest bardzo mało efektywne. Zwróćcie uwagę, jeżeli pisaliście wnioski do jakichś dużych programów, tych ogólnopolskich, może jakieś FIO, może fundusze norweskie, może pisaliście do Ministerstwa Kultury na któryś z tych programów, weźcie sobie policzcie, bo ja lubię liczyć, więc zawsze to sprawdzam, ile procent
wniosków dostało dotacje. W przypadku Ministerstwa Kultury bardzo często to jest poniżej 5%. Bardzo często to jest poniżej 10% organizacji dostaje finansowanie. I tak naprawdę wiele z tych rzeczy jest kwestią szczęścia. Czy akurat to, co napisaliście, w jakiś sposób dopasowało się do preferencji osoby sprawdzającej, bo tych wniosków, które spełniają kryteria konkursu jest tak bardzo dużo, że w którymś momencie po prostu tutaj też decyduje szczęście. My was zachęcamy do tego, absolutnie nie zachęcamy was do tego, żebyście przestali pozyskiwać środki przez dotacje, bo to jest dla nas taki, wiemy, że to jest taka podstawa, taki rdzeń naszej działalności pozyskiwania tych dotacji. Natomiast wiemy też, jak bardzo mocno demotywujące może być to, że napiszecie 10 wniosków i nic się nie zadzieje, albo zadzieje się jeden mały. Mhm. Będziemy was zapraszały do tego przez cały ten podcast, żebyście tą energię przekierowali też na inne działania. Między innymi bardzo dobrymi działaniami są takie działania ekonomiczne, ale o tym będziemy mówić później, bo są też inne sposoby pozyskiwania finansowania dla waszych organizacji pozarządowych. Wiecie, takim podstawowym, pierwszym sposobem to są składki członkowskie, ale tutaj jakby wiadomo jest, że im większa organizacja, tym tych składek jest więcej. Przy małych organizacjach te składki nie mają prawie żadnego znaczenia i mogą gdzieś tam wspierać jakieś bardzo, bardzo drobne wydatki. Tak, no często też jest tak, że członkowie organizacji albo osoby, które zakładają tą organizację pozarządową, są też z takich grup wykluczonych społecznie. Często to są na przykład osoby, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, którzy są w dosyć trudnej sytuacji materialnej. Osoby niepełnosprawne, jakby często jest tak, że po prostu organizacja nie jest w stanie pozyskać od swoich członków pieniędzy, większej kwoty ze składek członkowskich. Drugą taką najbardziej oczywistym sposobem pozyskiwania pieniędzy to są darowizny szeroko pojęte, bo te darowizny możemy też dzielić na według różnych kryteriów. Takie najbardziej oczywiste to są takie darowizny od osób prywatnych, czyli jeżeli ktoś wam wpłaca fizycznie swoje pieniądze, lub od firm. Te darowizny mogą być w formie pieniężnej, mogą być w formie rzeczowej, ale mogą być też w formie barteru, czyli na przykład udostępnienie swoich pracowników do tego, żeby coś dla was zrobili. Słuchajcie, wiele organizacji pozarządowych pozyskuje w ten sposób pieniądze, natomiast na pewno łatwiej w ten sposób pozyskuje się pieniądze na takie działania charytatywne. Jakby najbardziej skuteczne z tego, co my obserwujemy, są wszelkiego rodzaju darowizny na jakieś schroniska dla psów, na jakieś akcje charytatywne dla osób chorych, dzieci szczególnie. To jest dużo łatwiejsze. Natomiast, słuchajcie, wszystkie sposoby finansowania, o których będziemy mówili, to tak naprawdę wymagają od nas jakiejś sprzedaży. No wszystkie, bo fundraising, bo tutaj jeżeli mówimy o pozyskiwaniu funduszy od firm, no to jest po prostu fundraising. Wymaga tego, żeby przedstawić koncepcję działania, przedstawić problem, przedstawić grupę odbiorców, pokazać rozwiązanie i zachęcić, i tak to pokazać, żeby ten, który ma dać pieniądze, poczuł, że dla niego faktycznie to, co robicie, jest ważne i że on chce swoim nazwiskiem, nazwą swojej firmy podpisać się pod tym, co robicie. Więc to jest, słuchajcie, najzwyklejsza na świecie sprzedaż. To jest przekonanie tej drugiej strony do tego, że to jest ważne i to faktycznie jest sens to wspierać i że moje pieniądze faktycznie będą realizowały coś słusznego, ważnego. I to jest w zasadzie dobra dla was informacja, dlatego że jeżeli już pozyskujecie darowizny w swoich organizacjach pozarządowych i jesteście w tym skuteczni, to oznacza, że macie całkiem sporo kompetencji, które mogą wam pomóc wprowadzić działalność odpłatną lub gospodarczą w waszej organizacji. Nie będziecie musieli się już aż tak bardzo dużo uczyć. Jeżeli chodzi jeszcze o takie współpracę z firmami, to jeszcze też
bardzo taką formą, którą można gdzieś tam spróbować pozyskiwać, to jest na przykład procent zakupu od klientów jako zwrot w formie darowizny do nas. Będziemy też troszkę o tym mówić później. Więc darowizny, kolejny duży taka rzecz. Takim dużym minusem tego pozyskiwania darowizn jest to, znaczy minusem, w zasadzie wymogiem, jest to, że tak naprawdę tym się ktoś musi zająć. To się samo nie zadzieje. Tak. Fundraising i w ogóle pozyskiwanie funduszy wiąże się z tym, że musicie mieć do tego odpowiednią osobę, która nie tylko ma wiedzę, jak to technicznie zrobić, ale też ma być takie kompetencje miękkie, które powodują, że lubi kontaktować się z ludźmi, lubi ponawiać kontakt, lubi utrzymywać taką stałą relację. To jest po prostu sprzedaż i od początku do końca muszą być zachowane wszystkie takie wytyczne związane ze sprzedażą. Bo dlaczego? Dlatego, że nas nie powinno interesować jednorazowe wsparcie. Nas powinno interesować zbudowanie długotrwałej relacji, która będzie, dzięki której ta osoba, która będzie nas wspierała finansowo albo rzeczowo, będzie to robiła regularnie. I to jakby taka osoba, która prowadzi, zajmuje się tymi, jest takim koordynatorem od tych spraw związanych z pozyskiwaniem tych środków, jest takim trochę przedstawicielem handlowym. No tak, dokładnie ma taką samą funkcję, musi mieć takie same kompetencje, musi tak samo prowadzić jakąś dokumentację osób, z którymi się kontaktowała lub kontaktował, więc te kompetencje są bardzo zbliżone. Kolejnym źródłem finansowania, coraz bardziej popularnym, to są wszelkiego rodzaju finansowania społecznościowe. Z jednej strony mamy w serwisy typu Zrzutka, Kickstarter i tak dalej, czyli takie serwisy... Proszę? Buy Coffee. No, Buy Coffee to jest trochę na zasadzie tylko takich pojedynczych wpłat, ale tutaj Zrzutka to działa na takich akcjach pojedynczych, czyli chcemy coś wydać, chcemy coś osiągnąć, chcemy coś zrobić, zbieramy naszą społeczność i prosimy ich o to, żeby wpłacali na to pieniądze. Drugą stroną medalu tego finansowania społecznościowego są serwisy typu Patronite, czyli prosicie interesariuszy waszej organizacji, żeby regularnie wpłacali co miesiąc jakąś małą kwotę do waszej organizacji. UNICEF to często też robi, w zasadzie jakby rozdaje po domach czasami takie kartki, że możecie do banku zanieść, że bank z automatu wysyła na przykład 10 zł miesięcznie do UNICEF-u. Teraz jest to prostsze, bo właśnie istnieje Patronite. Możecie to też zrobić przez swoją stronę, jeżeli macie osobę w swoich stronach, w swojej organizacji, która potrafi ogarniać tematy związane ze stronami. Możecie ominąć prowizję Zrzutek i Patronite'ów i zrobić ten system taki automatyczny tych Zrzutek na swojej stronie. Tak, słuchajcie, są też takie rzeczy, są też takie możliwości zbierania pieniędzy, które są bardzo sformalizowane i mówiąc szczerze, ja się na nich nie znam, ale je wymienię. To jest zbiórka publiczna i OPP, czyli organizacja pożytku publicznego. Wiem tylko tyle, że tutaj potrzebna jest bardzo dobra dokumentacja, bardzo działanie zgodne z ustawą, duża przejrzystość i też duża konsekwencja w tym, żeby docierać do ludzi, którzy mogą was wesprzeć. Ja tutaj jeszcze o zbiórkach publicznych myślę, że najważniejsza informacja jest dla was taka, żebyście zapamiętali, jeżeli do tej pory nie robiliście zbiórek publicznych, że każdą zbiórkę publiczną, czyli taką puszkę, w której zbieracie pieniądze, ludzie wam wrzucają coś do tej puszki, każda zbiórka musi być zgłoszona na stronie zbiórki.gov.pl, oczywiście bez polskich znaków. Musicie taką zbiórkę zarejestrować. Są tam na tej stronie, ja ostatnio ją odwiedziłam i sobie dosyć dobrze przeczytałam, co tam jest napisane. Jest dokładna procedura, jak zarejestrować taką zbiórkę, jak taką zbiórkę rozliczyć. W momencie, kiedy będziecie zbierali pieniądze
nie zgłaszając tego jako zbiórki, możecie się po prostu narazić na konsekwencje prawne. My, jakby ja niejednokrotnie widziałam takie zbiórki, które nie były w żaden formalny sposób organizowane. I wiecie, generalnie to jest tak, wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze. Wystarczy, że pojawi się jakiś jeden nieprzychylny troll, który nie zgadza się z tym, co robicie w waszej organizacji i możecie mieć po prostu spore problemy prawne z tym związane, więc tutaj bym... Wiesz co, prawne też, ale ja też niejednokrotnie, jak w Głogowie były robione takie zbiórki, które nie były zgłoszone, to słuchajcie, to bardzo podważało wiarygodność organizacji. Więc to jakby taki jest, to jest taki miecz obusieczny, że z jednej strony możecie narażać się na jakieś konsekwencje prawne, ale z drugiej strony po prostu ludzie mówią o tym, że że puszka nie jest oplombowana, że to nie jest zgłoszone, nie wiadomo kto to otwiera, nie wiadomo kto to przelicza. Po prostu to nie jest przejrzyste, a organizacje pozarządowe muszą być przejrzyste. Tak jest. Jeżeli chodzi o OPP, czyli organizacje pożytku publicznego, pamiętajcie tylko o tym, że żeby zbierać ten 1,5% w tym momencie, to musicie być organizacją, która funkcjonuje 3 lata działalności, przez 3 lata i musicie tą możliwość działania jako OPP zgłosić do KRS-u. Przepraszam, musicie dokładnie podać też tam PKD tej działalności. I oczywiście są sposoby na to, żeby to obejść. Jeżeli nie jesteście zgłoszeni jako organizacja pożytku publicznego, są organizacje, które mogą wam użyczyć wasz numer KRS-u. Swój numer KRS-u i zbierać, i pozwolić wam zbierać te 1,5% za prowizję, którą wy płacicie. Też o tym powiem troszkę na końcu, o jednej takiej organizacji. Więc macie taką możliwość. Ja sobie tak myślę, że a propos w ogóle tych organizacji pożytku publicznego, to się bardzo fajnie sprawdza, jeżeli macie wokół siebie ludzi, którzy biorą regularnie udział w jakichś waszych działaniach. Czyli na przykład kluby sportowe, na przykład karate, tak, które mają prężnie działające drużyny sportowe, które jeżdżą na zawody. No, które mają treningi regularnie. Tak, mają treningi, muszą kupować stroje. Często, i to też znamy przynajmniej 3 takie przykłady takich klubów sportowych, które opłaty za te treningi były na minimalnym poziomie, mimo tego, że to finansowanie zewnętrzne było takie sobie. Natomiast jakby wszelkie wyjazdy na zawody, stroje, pozyskiwali środki od sponsorów. Jest to bardzo trudne dla nich. Natomiast właśnie w takich sytuacjach te OPP mogłyby naprawdę mocno zmienić ich funkcjonowanie. Mhm. Ja tak sobie myślę, Aśka, kiedy my przestaniemy być takie sztywne i zaczniemy tutaj coś dowcipkować, bo my jesteśmy bardzo dowcipni. Słuchajcie, bo ten pierwszy odcinek też jest troszkę taki bardzo techniczny, ale też chciałyśmy wam powiedzieć o tym, co... jakie są możliwości, bo my teoretycznie zawsze wszyscy wiemy, że można robić to, ale jakoś nigdy tego nie przekładamy do siebie. Jeżeli chodzi o OPP i jeżeli chodzi o naszą organizację pozarządową, w naszej misji jest bardzo mocne wspieranie sprawczości kobiet i dziewczyn. Stąd, żeby było śmiesznie, ten klub lokalnego działacza też jest jakimś sposobem na wspieranie kobiet i dziewczyn, dlatego że wiemy o tym, że organizacja pozarządowa jest kobietą, bo 2 na 3 członków... Osoby zatrudnione przez organizację pozarządową to są kobiety. To są kobiety, więc stąd ten podcast, my często będziemy do was mówić w formie żeńskiej, bo tam po drugiej stronie tej kamery czy tego mikrofonu my widzimy kobietę, która nas słucha. Panowie, jeżeli nas słuchacie, też dzień dobry i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, ale musicie nam wybaczyć, że czasami będziemy do was mówili w formie żeńskiej. Tak jest. Słuchajcie, kończymy teraz przynudzać na temat OPP i zbiórek publicznych i przechodzimy do czegoś, co nas bardzo z Aśką interesuje i co bardzo lubimy. To jest działalność gospodarcza i odpłatna. Zacznijmy od gospodarczej, chociaż wydawałoby się, że ta gospodarcza jest już poziom wyżej niż odpłatna, ale o tej odpłatnej chcemy powiedzieć trochę więcej, więc sobie ją zostawimy na koniec. Działalność gospodarcza, czyli tak naprawdę podejmowanie działań biznesowych, sprzedażowych przez organizację po to, żeby realizować swoją misję. Działalność gospodarcza wiąże się z tym, że trzeba ją zgłosić do KRS-u, trzeba podać PKD, trzeba
prowadzić pełną księgowość i ona jest, myślę, że dla organizacji, które prowadziły na przykład działalność odpłatną i przeszły na działalność gospodarczą, to jest nic trudnego. Może być problem, słuchajcie, bo znowu, to co my słyszymy, to jest to, że często organizacje boją się formalności, boją się przepisów, a my wiemy, że te formalności i przepisy dla organizacji to jest coś naprawdę do ogarnięcia. To, co jest trudne przy działalności gospodarczej, no i też odpłatnej, to jest sama w ogóle strategia sprzedaży, konsekwencja sprzedaży, zaplanowanie sprzedaży, kontakt z klientami, kontakt z odbiorcami, marketing i wszystko to, co jest dookoła, a same formalności ogarniecie. Dokładnie tak. I, znaczy takim dużym minusem to jest to, że jeżeli nie jesteście na pełnej księgowości, tylko prowadzicie uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, czyli tak naprawdę taką tabelkę w Excelu, którą jesteście w stanie sami nawet prowadzić, no to tu w przypadku przejścia na działalność gospodarczą niestety prawdopodobnie będziecie musieli zatrudnić księgową i koszty takiej księgowej, no już to nie są już takie małe koszty. Często one wynoszą około 1000 złotych i na to trzeba być gotowym. Natomiast duży plus jest taki, że możecie wykazywać zysk. Nie musicie się martwić tym, czym martwimy się przy działalności odpłatnej, o tym będziemy potem mówiły. I cały ten zysk po prostu przekazujecie na działania misyjne, statutowe swojej organizacji. Natomiast takim pasem startowym dla działalności odpłatnej, takim bardzo dobrym inkubatorem, na którym można funkcjonować praktycznie prawie cały czas, jest prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w organizacjach pozarządowych. I w naszym podcaście o tej działalności odpłatnej pożytku publicznego będziemy mówili Wam najwięcej, dlatego że słuchajcie, to jest taki sposób na zarabianie pieniędzy dla organizacji, który przekazuje Wam kontrolę w Wasze ręce. To od Was zależy, czy Wy zarobicie pieniądze na to, czy na Wasze działania misyjne i na Waszych ekspertów i specjalistów. W przypadku dotacji tą sprawczość macie tylko częściową. Wasza sprawczość w przypadku pisania wniosków o granty i dotacje jest sprowadzona do tego, że wy dopasujecie swój wniosek do kryteriów konkursu, postaracie się go zrobić jak najbardziej dopasowanych do problemów waszych beneficjentów, do wszystkich formalności z tym związanych. Natomiast sprawczość jest odbierana przez to, że taka jest duża konkurencja na tych konkursach, że w dużej mierze jest to kwestia szczęścia. Działalność odpłatna, tutaj sprawczość jest przekazana praktycznie w 100% w Wasze ręce i wszystko zależy tak naprawdę od Waszej konsekwencji i strategicznego działania, co wbrew pozorom, jeżeli realizujecie już projekty, nie powinno być dla Was aż tak trudne, jak Wam się to wydaje. Nie powinno być też tak trudne, dlatego że działalność odpłatna ma bardzo uproszczone formalności i też dlatego my od niej mówimy i chcemy zachęcać do tego, żebyście rozpoczęli to właśnie uniezależnienie się od grantów, od działalności odpłatnej, bo tutaj wprowadzenie jej nie jest wcale skomplikowane, a możecie świetnie ćwiczyć umiejętności sprzedażowe, te, które będą potrzebne zarówno do fundraisingu, do zbierania darowizn, ale też, jak chcemy, zaraz Wam pokażemy, do pisania wniosków. Tak jest. Słuchajcie, i to też jest taka, tutaj możecie sobie zapewnić tą pewność, że ja mogę w tej organizacji pracować i wiązać z nią swoją przyszłość, że nie będę musiała za chwilę szukać kolejnej roboty po to, żeby móc trochę działać w organizacji na pół gwizdka, trochę działać poza organizacją, więc ta działalność odpłatna, działalność gospodarcza to jest dokładnie to miejsce, w którym możecie sobie zapewnić stabilność i my będziemy Was bardzo mocno do tego zachęcać. Jeszcze o takich dwóch troszkę powiązanych źródłach finansowania. Jednym ze sposobów finansowania jest najem majątku, który Wy jako organizacja macie. I słuchajcie, my zresztą mamy tak samo, my często nie dostrzegamy tego, co my już mamy. Bo majątek to nie znaczy tylko samochód i lokal, bo bardzo często organizacje pozarządowe nie mają lokalu i wcale go nie potrzebują. My działamy od 2019 roku jako organizacja pozarządowa, wcześniej jako grupa nieformalna i od tego 2019 roku nie mamy lokalu i wcale nie zamierzamy go mieć.
bo jesteśmy w stanie mocno funkcjonować zdalnie i... I korzystając na przykład z zasobów miejskich albo innych organizacji, z którymi współpracujemy. Albo ludzi, którzy z nami współpracują, przedsiębiorców. Natomiast są też inne składniki majątku, które możecie łatwo podnajmować. Słuchajcie, koła gospodyń wiejskich zazwyczaj są wyposażone w namioty, w sprzęty cateringowe, w jakieś bemary. Jest to świetna okazja do tego, żeby zrobić z tego normalnie ofertę taką wypożyczania sprzętu. Często też macie jakieś rzutniki, sprzęt audiowizualny, jakieś nagłośnienie. To są naprawdę rzeczy, które w dzisiejszych czasach na rynku są wypożyczane. Laptopy. Z tego naprawdę wszystkiego możecie korzystać i możecie tego używać jako kolejne źródło finansowania waszej organizacji pozarządowej. I tak na koniec jeszcze myślę, że warto powiedzieć o takim serwisie, o takiej fundacji z Poznania, która nazywa się fanimani.pl. Dzięki tej organizacji pozarządowej możecie zaprosić swoich beneficjentów do tego i interesariuszy waszej organizacji, żeby zbierali pieniądze, robiąc zakupy. Na przykład zakupy, takie najpopularniejsze serwisy, jakie tam są, no to jest Allegro. Każda osoba, która zrobi zakup używając linku partnerskiego, który wy wygenerujecie, na przykład na Allegro, Allegro przekazuje organizacji 1% prawie z tej kwoty zakupu. Czyli z każdego 1000 zł, którego ktoś wydał na Allegro używając waszego linku, macie 10 zł. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że jesteście klubem sportowym, który, nie wiem, trenuje 50 dzieciaków i potraficie przekazać rodzicom, że słuchajcie, dopilnujcie tego, że jak robicie zakupy na Allegro, że jak robicie zakupy, tych sklepów jest bardzo dużo, ja akurat uczepiłam się tego Allegro, bo no, to jest taki marketplace, na którym bardzo wielu z nas robi zakupy, ale jest i tam i Decathlon, i CCC, i 50-15, i Smyk, i jakby bardzo, bardzo dużo jest tych, 36 podstron mi się tam pojawiło tych sklepów. I każda z tych sklepów za zakupy osób, które chcą was wspierać, przekazuje jakiś procent. Różne to są procenty. Allegro 0,96%, Decathlon chyba 3%, niektórzy przekazują 6%, Avon również 3. Ma 3%, więc jeżeli będziecie o tym mówić do swoich ludzi, którzy korzystają z waszych usług, to słuchajcie, te pieniądze będą wam się zbierać. Być może nie są to jakoś bardzo duże kwoty, ale myślę, że jeżeli będziecie mieli taką stałą przypominajkę do waszych, do osób, które z wami gdzieś tam koło was są, to możecie sobie całkiem fajne źródło finansowania tutaj zapewnić. Na FaniMani też możecie pozyskiwać 1,5% podatku tego OPP, nie będąc organizacją pożytku publicznego, korzystając z ich jakby KRS-u, możecie prosić rodziców w przypadku właśnie takich klubów sportowych na przykład, żeby przekazywali pieniądze na KRS FaniMani i oni się z wami potem rozliczają. Więc czemu ja też się na tym zatrzymałam? Dlatego, że akurat jest ten moment, kiedy ludzie przekazują te 1,5% podatku i rejestracja na tym serwisie mi wczoraj zajęła 5 minut, bo też specjalnie to przetestowałam, dlatego, że my chcemy zbierać pieniądze na Dziewczyńskie Centrum Mocy, czyli takie wspieranie nastolatek w ten sposób. I bardzo łatwo jest to zrobić. I myślę, że warto o tym wiedzieć. No i co? No i tyle. I kończymy, słuchajcie, ten odcinek, bo tutaj się przeciągnął. Podsumowując, wszystkie sposoby finansowania organizacji wymagają od was planu, strategii i umiejętności sprzedażowych. I pomimo tego, że my jako członkowie organizacji boimy się słowa sprzedaż i jesteśmy tak zafiksowani na realizacji misji i na pomaganiu za darmo, to jednak zachęcamy was do tego, żeby próbować wdrażać strategię. A to, o czym my będziemy chciały do was mówić, przynajmniej od czego zaczniemy, od tej części uniezależniającej od grantów, to jest działalność odpłatna. I w następnym odcinku będziemy was zachęcały właśnie do tej ekonomizacji i do
będziemy Was wprowadzać już powoli w działalność odpłatną. Ale najważniejsze, jeżeli oglądasz nas na YouTubie, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Możesz też sobie włączyć dzwoneczek, który będzie Wam przypominał o tym, że jakiś nowy odcinek się pojawił. Jeżeli słuchasz nas jako podcastu, to też dodaj nas do obserwowanych, do takich powiadomień, żebyś na pewno nie przegapił naszego odcinka. Dajcie nam znać w komentarzach, czy ta forma prowadzenia naszego podcastu jest dla Was ok, czy za bardzo może przenudzamy, a może coś za mało o czymś mówimy. Każda informacja zwrotna jest dla nas na wagę złota, dlatego że ten podcast powstaje od nas dla Was. Do usłyszenia w trzecim odcinku.